Witam, to Aristeo na rzece pamięci. Mam sporo szału, trochę mniej many, ale możemy coś na to zaradzić. Zawsze to coś. I uderzamy. Oj, możemy pogadać. Człowiek. Jesteś pierwszym człowiekiem, jakiego Raka Targ widzi w Elonie. Raka Targ musi teraz pomyśleć, więc bądź cicho. Nie ruszaj się i nie przeszkadzaj. O czym tak rozmyślasz, mój zadumany orku? Uważaj. Tam w wodzie pływa wielka, wielka ryba. Okropna ryba. Wcześniej przyjść elf i karmić rybę. Znam tego elfa. Ten sam, co przynosi prezenty dla Dersu. Myślę sobie, może zdzielę elfa przez łeb i nakarmię nim dużą rybę. Może straszna ryba będzie spokojna. Karmię ją elfami, karmię robakami, karmię jaszczuroludźmi, ale nic z tego. Ryba wciąż niedobra. Może teraz nakarmię rybę człowiekiem. Może to jej ulubione danie. Raka Targ myśli, powinien nakarmić rybę człowiekiem, czy nie? Nad czym tu się zastanawiać? Oczywiście, że powinieneś. Ludzie są bardzo smaczni. Jesteś pewna? Dziękuję. Już mnie głowa zaczynała boleć. Myślenie nie dla orków. Muszę teraz znaleźć jakichś ludzi. Ork spogląda na ciebie i zaczyna coś mamrotać, zaciskając pięści z wysiłku. Następnie wykrzykuj radośnie. Znalazłem człowieka. Nie ruszaj się. Jest człowiek. Nie ruszaj się. Zaraz nakarmię tobą dużą rybę. Łapać człowieka. Dzielne orki. Tylko spróbuj, półgłówku. I co my tutaj mamy? Pułapka. Tutaj to też jest niezbyt bezpieczne. A w ogóle co można o nim powiedzieć? Poziom 44. Orkowy myśliwy, który schwytał i wytresował czarcią rybę. Za jej pomocą zamierza zostać wodzem plemienia. Atak 30, obrona 10, intelektual. Cóż, intelektualistą to on nie jest, ale ma spory atak i może nieźle przyłożyć. Nie będę dążył do zwarcia. Raczej pomyślimy o osłabianiu czarami przeciwnika. Może tak, na początek. Niezbyt mi się to podoba. Może raczej tak. Okej. I teraz tak, mam dużo szału. Warto to wykorzystać. Ja bardzo rzadko korzystałem z ognistych zjaw, o ile w ogóle. To może wypróbujmy. Też takie troszkę kłopotliwe to jest w użyciu. Pięknie. Przynajmniej nie będzie żadnych skaczących olbrzymów. Dobrze, ale to teraz ja mogę jeszcze wezwać smoka chaosu. I to nawet tu będzie najlepiej. Oni tutaj raczej szybko padną. To raczej maruderami zniszczę. Okej. Smok. No niestety nie mogę uderzyć przez dwa pola. Spróbuję tutaj osłabić. Użył błogosławieństwa. Co to ma być? I widzę, że mój smok został przeniesiony. Aha, oni tak potrafią rzucać ty. Ciekawe. Trolle się leczą. Nie podoba mi się to. Będzie groźnie, ale tu może się udać. Zadać spore... Oj, przeżył. Pułapkę wpadli, fajnie. Ha. Tu jest duże skupisko wrogów. Przekażę jeszcze jedno.
jedną szansę. I zostajesz. Ale tu będzie rzeźnia. Raczej bez strat się nie obejdzie. Tych jest troszkę dużo. Mam nadzieję, że to zaatakuje troli. No. Chyba mój smok oberwał troszkę. Dobrze będzie tu atakować, to jest fakt, ale... Co ja takiego mam? Rybki powinny tutaj zadziałać. No tak, ale tak to ja tego nie widzę. Ale coś takiego... Można by jeszcze raz. Albo może spowalniać ich łapkami. Nie. Może tu. Okej. I teraz szarża. Pięknie. U 12. Ty poczekasz. Tu i tu. To się może udać. Bijemy tutaj. Smok mógłby w sumie zaatakować. Został pewnie oszołomiony. Czy tak? Oj, tu parę rzeczy jest. Ciężka maczuga. Jednostka została ogłuszona przez silne uderzenie maczugą i ma zmniejszoną prędkość. Ogłuszenie. Cel został ogłuszony i nie może korzystać ze swych zdolności. Prędkość i inicjatywa również ulegają zmniejszeniu. Niezbyt ciekawie to wygląda. Nie wiem, cofać się czy tutaj zostać? Zostaniemy. Będzie rzeźnia, tak? Może uda się wszystkich zabić. Oby. A nie, przeżyli. Szkoda. Dobrze, on musi tutaj się przebić. Traci czas. Teraz tak, tu możemy skończyć z tymi. Spoko. I teraz zaczną się problemy. Co ja takiego mogę im zrobić? Tu można by uderzyć. A właśnie, przecież ty masz jeszcze zewlawy orzeszku. Zobaczmy, jak to zadziała. Może to zmieni całą sytuację w tym rejonie. Fajnie, jednostka padła. Dało mi to 7 many. Oj. Jako piąta jednostka. Oj, to mój smok mógłby się tym zająć nawet. Dobrze, jazdę. Wycofam tutaj. Tych trzeba za wszelką cenę spowolnić. Okej. Jazda zostanie tutaj. A właśnie, ja jeszcze mogę przecież... Jeszcze jedną rzecz tutaj zrobić. A chciałbym mieć pewność, że z tymi już nie będzie problemów. Okej. Jazda zostanie tu. Zostaniecie. No, można by coś takiego zrobić. Maruderów muszą za wszelką cenę wycofać. A właśnie. Aha, już nie mogę. No to niestety nie przeszukam zwłok.
przynajmniej nie w tej duży. Tu można byłoby osłabić. Szkoda, że oni są przed paladynami, ale mam nadzieję, że nie zginą jeszcze w tej turze. Poczekamy, bo się boję odpowiedzi smoka. A nie, tylko 10. Dobra, teraz wskrzeszamy. Teraz tak, upewnię się. O właśnie. Czyli jednak ktoś tu mógłby zginąć, jakbym o nich zapomniał. I to ma prawo się udać, ale oni są dopiero jako 6. jednostka. Może dałoby się... Oj, nie to. Aha, obudzić smoka, dobra. Może tu gdzieś jest skrzyneczka. O, właśnie, właśnie, właśnie. Tutaj. Zobaczymy. Co też takiego? Kasa. Całkiem przyzwoita. 13 tysięcy. To jest całkiem fajna sumka. Tu osłabię. Liczę, że ten smok też się troszeczkę postara. Dobra, zostaniecie tu. Ty tutaj się ustawisz. Liczę, że maruderzy zakończą pojedynek. Prawda? Jest. Świetnie. Bez strat własnych i zbliżamy się. Nawet chyba przekroczyliśmy połowę następnego poziomu. Z rybką raczej nic nie będę mógł zrobić. Wygląda na to, że tu w tych podziemiach nic już nie ma. Tu przeszukałem. Tu nic nie ma, może czasem w tych nagrobkach czy coś się ukryło. Ale nie, to już chyba nic tu nie znajdą, można wychodzić. Tak, tu rozmawiałem. W zasadzie została tu już tylko ta jednostka. Oczywiście nie nadaje się na razie za bardzo, żeby uderzać. Tu możemy zobaczyć. Co takiego jest w sklepie? A nic ciekawego. Tu mogę coś podnieść. To pójdzie na sprzedaż. 300 jajek warzyk. I później jeszcze muszę tutaj odbić dwa zamki. Z tymi nie chcę się na razie. Właściwie w zasadzie nie będę się z nimi przyłączał. Bo i po co? Tu jeszcze została jakaś jednostka. Później tą wieżę trzeba będzie przeszukać, ale to jeszcze nie teraz. No nic, przemieszczam się do portu. A w kolejnym odcinku wybiorę się na wyspę Uwzała. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka.